Jak wyglądały przygotowania i gdzie były zgrupowania? Ogólnie było zgrupowań kilka, tylko myśmy byli podzieleni na różne grupy. Część trenowała w górach, ponieważ im wysokie góry służą. Część trenowała w takich warunkach, jak w Atlancie się startowało mniej więcej. I ja znajdowałem się w tej grupie, która trenowała w takich podobnych warunkach, jak były w Atlancie. Ja spędzałem tylko 3 dni w domu w każdym miesiącu, a poza tym tak trenowałem gdzieś poza Gdańskiem. Czy w Polsce, czy gdzieś na przykład byliśmy 1,5 miesiąca we Francji. I też musiałem startować, żeby zobaczyć, na jakim poziomie aktualnie pływam i jakie muszę dalej treningi pływać. No, przygotowanie było bardzo długie, ponieważ rozpoczęliśmy już w styczniu. Olimpiada się odbyła w lipcu i to był tak już bezpośredni tok przygotowań olimpijskich. Treningi były bardzo mocne. Już w ostatnim toku pływaliśmy po 20 km dziennie w wodzie. Poza tym było bieganie i siłownia. No ale było po co trenować, ponieważ same Igrzyska Olimpijskie to jest bardzo piękne przeżycie. Życzę każdemu, żeby pojechał na olimpiadę, zobaczył chociaż to, co tam się dzieje, ile ludzi jest, jakie są wrażenia, jakie emocje panują w wiosce olimpijskiej, chociażby czy na stadionach, na pływalni, no, gdziekolwiek, gdzie znajdują się zawodnicy i kibice. W ślogach masowego przekazu, a zwłaszcza w telewizji, nie ukrywali dziennikarze wielkiego zaskoczenia spowodowanego przygotowaniem kompleksu basenów do startu. Tak, ja byłem pod wrażeniem, bo ja byłem wcześniej już w Atlancie, byliśmy rok wcześniej, widzieliśmy to, jak było w budowie i nic nie wskazywało na to, że będzie to tak ładna pływalnia. Ale po przybyciu, no ja startowałem też jako pierwszy Polak, ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, że 15 tysięcy ludzi było na widowni, jeden wielki huk, tylko powiedział, o Jezu, żeby tylko dopłynąć. Bo były to moje takie pierwsze ważne zawody, naprawdę, olimpiada są najważniejszymi zawodami. To robi wrażenie, pływania była bardzo dobrze przygotowana, nie byłem na żadnym innym obiekcie, ale i pod względem organizacyjnym, i pod względem wykonania, i pod względem nawet tego, że nam wszystko zapewniono, i drugi basen do rozpływania, i ten basen do startowania, który był naprawdę, miał świetną pływalność, była dobra woda i wszystko było naprawdę na ostatni guzik zapięte. A jakie były reakcje kibiców amerykańskich? Znaczy, moim zdaniem podchodzili bardzo nacjonalistycznie do tego, jak inni pływali. Głównie kibicowali Amerykanom. Ale ja się im nie dziwię. W sumie sądzę, że jakby w Polsce odbyła się olimpiada, Polacy też by kibicowali tylko za Polakami. Speaker musiał trochę tam nawoływać. Sądzę, że już w finałach, jeżeli ktoś wygrywał z Amerykaninem, też mu troszeczkę pomagali. Speaker pomagał, żeby ci ludzie zaczęli krzyczeć. Chociaż nawet wielu kibiców na trybunach nie było tylko Amerykanami. Polonia amerykańska na przykład była, no, z różnych krajów byli ludzie po prostu i oni kibicowali też swoim. Czy w czasie olimpiady nawiązał pan znajomość z reprezentantami z innych krajów, nie tylko spływania, czy kontakty osobiste zaowocowały? Głównie zaowocowały w tym, że poznałem tych najlepszych Polaków i z nimi się tak naprawdę poznałem. Oni znają moje imię, ja znam, to cały świat ich zna prawie, tych medalistów i tych najlepszych Polaków. Tak jak wcześniej mówiłem, to były nasze już takie ścieżki, gdzie kierowaliśmy się tylko względem pływania i pływalni, a no, ludzie raczej już z pływania, raczej wszyscy się znają, ci najlepsi i to tak... Ciężko mówi się o głębszych poznaniach. Oczywiście tam były takie znajomości, gdzie na przykład widziałem Mahmeta Ali, który by podpalał zniczy, uścisnął z nim rękę. Niestety on jest chory. Widziałem znanych tenisistów, widziałem Dream Team koszykówki. Widziałem nawet aktora Dolph Lundgrena, który był menedżerem amerykańskich pięcioboistów. Więc tak na co dzień widywało się, ale żeby z nimi nawiązać jakiś kontakt taki głębszy, to nie. Ogólnie moje wrażenia z olimpiady są bardzo, bardzo miłe, ponieważ ja byłem pierwszy raz na Igrzyskach Olimpijskich. Byłem jednym z najmłodszych uczestników Igrzysk Olimpijskich w polskiej kadrze. W pływaniu byłem przedostatnim, że był jeden tylko młodszy zawodnik. W polskiej ekipie był chyba dwóch jeszcze młodszych. I miałem przyjemność poznać wszystkich polskich najlepszych zawodników, począwszy od złotych medalistów na stuli Wrońskiego, tych, co kiedyś byli dobrzy i dalej prezentują jakiś dobry poziom, Jaskuła, Grubba i po prostu całą ekipę polską. Dla mnie to kiedyś w telewizji pokazywam, o, to są ci znani Polacy. Teraz miałem okazję z nich po imieniu porozmawiać, spytać, oni o mnie pytali, to mnie naprawdę bardzo podnosiło na duchu. Poza tym sama olimpiada, same wrażenia i bycie w wiosce olimpijskiej. Niestety nie miałem okazji być na otwarciu ani na zamknięciu, ponieważ to było odgórnie zabronione, ponieważ ja pierwszego dnia startowałem i to się późno w nocy skończyło i to się wiązało ze zmęczeniem, a ja musiałem być wypoczęty. Nawet w telewizji nie widziałem i sądzę, że tutaj wiele straciłem, ponieważ z tego, jak mi inni opowiadali, było naprawdę piękne wyjść na ten stadion, zobaczyć to wszystko. Poczuć tą atmosferę olimpijską, bo tam się jednak czuję na tym stadionie, tą olimpiadę całą, ponieważ wszystkich się tam widzi. A w wiosce olimpijskiej jednak każdy swoimi ścieżkami chodzi, bo każdy musi iść tylko na basen, mamy wszystko wyznaczone, mamy tyło, tej godzinie trening, zawody, już nic poza tym nie możemy robić. Chociaż byliśmy 2 tygodnie wcześniej i mogliśmy, tam było dosyć dużo rozrywek zapewnionych, było kino, teatr, salon gier i 4 były stołówki całodobowe.
gdzie można było się żywić za darmo. Raz wyszliśmy poza wioskę olimpijską zobaczyć, jak jest w Atlancie i tak 2 tygodnie w sumie nam dosyć miło upłynęły, ale cały czas to była myśl i cały czas była nerwówka, że to jest jednak olimpiada, trzeba się skupić i ostatnie dni to już naprawdę człowiek cały czas myślał tylko o tym, jak wystartować i głównie wszystkie myśli kierował ku startowi, a to już polscy pływacy, ja uważam, dobrze wystartowali. Każdy wystartował na miarę swoich możliwości. Trzeba zwrócić uwagę temu, że każdy z nich bardzo dużo pracy włożył, bardzo dużo trenował. Ja sam wiem, bo sam trenuję i widzę, jak inni pływają i uważam, że to bardzo dobrze, że oni wystartowali na tej olimpiadzie, że mają z tego satysfakcję, że byli na olimpiadzie i ja każdemu, szczerze gratuluję każdemu uczestnikowi Igrzysk Olimpijskich. Nikomu poza panem, najmłodszym uczestnikiem ekipy, nie udało się takiego rezultatu osiągnąć. Było 2 polskich zawodników przede mną. Był Rafał Szukała, srebrny metalista z Barcelony. Był 5. i był 4. Bartosz Sikora, również uczący się i trenujący w Stanach Zjednoczonych. I takie opinie krążyły, że ja byłem po prostu najlepszym Polakiem trenującym w Polsce. I to mnie bardzo satysfakcjonuje. Nawet po powrocie ze Stanów na lotnisku dziennikarze spytali, czy ja się cieszę będąc 5. Ja mówię, przecież ja byłem 6, ależ nie zdyskwalifikowanego Rosjanina. No i ja byłem tydzień 5. Później przywrócono Rosjaninowi medal, bo był 3, ale moje zdanie jest takie, ja jestem usatysfakcjonowany tym, co ja zdobyłem w równej walce. Ja byłem 6 i to mnie wystarczająco satysfakcjonuje, ponieważ średnia wieku była 26 lat w moim finale, ja mam 20, więc to, że już podjąłem z nimi walkę, jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo wielką radością i szczęściem. Porost tych swoich ambicji sportowych przelał na mnie, także zawsze w nim miałem oparcie na samym początku. Bardzo ważne, jeśli chodzi o tak monotonny sport. Poza tym uważam, że zawsze rodzice powinni wykazywać jak największe zainteresowanie tym, co robią dzieci, czy jest to szkoła, czy sport. To bardzo pomaga. A jak było u pana? Ja zaczynałem trenować w 3 klasie, znaczy zostałem przyłączony do grupy, która zawodowo trenowała już, to już zaczęliśmy pływać po 3 km. U mnie było na takiej zasadzie, że u mnie były w rodzinie sportowe ambicje. U mnie dziadek był 2-krotnie na olimpiadzie w 5-boju nowoczesnym i w rekietlatyce, w bieganiu w 24-28. Stefan Szelestowski. I rodzice po krótkich namowach, rozmowach w 3 klasie postanowili wysłać mnie na basen, ponieważ ja też ze względów takich, że byłem raczej otyły i no umiałem pływać wcześniej, oczywiście dziadek mi nauczył, mieliśmy basen w domu i ze sportem miałem na co dzień dosyć dużo do czynienia i tak przystąpiłem od razu z grubej rury do 3 klasy, poszedłem, od razu zacząłem trenować i to mnie jakoś tak mobilizowało. Cały czas rodzice na mnie liczyli, mówili, musisz zrobić to dla dziadka, dla nas, dla rodziny i to mnie cały czas motywowało. I ja zaczynałem w klubie SKS Start w Gdańsku, tam trenowałem przez 2 lata, później przeniosłem się do klubu AZS AWF Gdańsk. I tam do dzisiaj trenuję, tam były moje główne wyniki, zacząłem osiągać. Pierwszy medal zdobyłem bodajże, będąc juniorem młodszym, to był brązowy. Ile wtedy miał pan lat? 14 lat wtedy miałem. A tak moje najważniejsze osiągnięcia, no teraz miałem zaszczyt być w Atlancie na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie byłem 6 na 200 klasycznym. 0,05 sekundy zabrakło mi do rekordu Polski. Poza tym startowałem jeszcze na 100 klasycznym i w sztafecie 100 zmiennym męskiej. Mieliśmy 7 miejsce, również z rekordem Polski. Startowałem jeszcze w takich ważniejszych zawodach na Mistrzostwach Europy w zeszłym roku w Wiedniu, gdzie też byłem 6 na 200 klasycznym. A tak poza tym mam rekordy Polski juniorów od 50 do 200 metrów w stylu klasycznym oraz seniorów na 50 i 100 metrów klasycznym. Pan przede wszystkim specjalizuje się w stylu klasycznym. Pan, panie Piotrze, w stylu dowolnym. Jak wygląda trening pływaka? W mojej sytuacji to jeszcze było takie kolejne uwarunkowanie, że dla mnie pływanie w ogóle wszystkie dystanse były troszkę za krótkie. Także nie było wyboru. 1500 tylko pływa się kraulem, także wypadło na kraul. Sam trening to przechodzenie w specjalizację, dobrze, żeby odbywało się jak najpóźniej, żeby jednak mieć tą bazę tej ogólnej sprawności fizycznej i teraz się troszkę inaczej odbywa trening i więcej czasu się poświęca na ogólną wytrzymałość, na to, żeby dzieci zyskały jak najwięcej różnych umiejętności, czyli gry w koszykówkę i sporo z lekkiej atletyki i z gimnastyki, tak żeby nie była to zbyt wczesna specjalizacja, zwłaszcza odbywało się to w latach 70., także mnie objął ten okres. Monotonny trening kiedyś i jaki się prowadziło, to prowadził do tego, że tylko umiało się pływać, natomiast teraz sportowcy, pływacy są naprawdę bardzo sprawni,
Muszą być, bo takie są wymogi dyscypliny. Już nie da się więcej kilometrów pływać i pływa się ich coraz mniej. Szuka się nowych metod treningu, między innymi właśnie w poprawianiu skoczności, dynamiki, gibkość musi być na przyzwoitym poziomie przynajmniej. Także nie jesteśmy takimi rybkami, które zupełnie na lądzie leżą i ledwo dyszą. Predyspozycji motorycznych, koordynacji ruchowej, to co nam najbardziej, tak mówiąc po prostu, leży w wodzie. Co nam najłatwiej wychodzi i w tym się specjalizujemy. No, umiemy też się troszkę i zagrać w kosza, i troszkę pobiegać, i poruszać się. I na nartach. Podobno pływacy bardzo łatwo uczą się jeździć na nartach. Sam go widziałem kiedyś Zakopanym, kiedy byliśmy na zgrupowaniu takim ogólnorozwojowym właśnie. Piotr uczył mnie w sumie jeździć na nartach. Śmigał niesamowicie. Ale Marek był bardzo pojętnym uczniem. Właśnie pomimo, że późno zaczynał, to zależy to od tak zwanego czucia głębokiego i pływacy to mają. Ja jeżdżę na nartach dlatego, że to była ambicja taty, ponieważ pochodzi z gór, z Szaflar, także pomimo, że uczył mnie w Szczecinie, to wytrwale i nawet w Szczecinie potrafi mnie nauczyć jeździć na nartach. Czy w pływaniu możliwe jest występowanie kontuzji, które później rzutują na jakieś zmiany chorobowe w stawach? Bardzo wiele jest kontuzji w pływaniu. Jeśli to ma być materiał promujący pływanie, to może nie powinniśmy mówić zbyt wiele o kontuzjach. Oczywiście zagrożenie istnieje, jak w każdym sporcie wyczynowym, także wykonywanie wielu tysięcy powtórzeń tych samych ruchów powoduje, że następują jakieś zmiany w stawach. Lekarstwem może byłoby na to, żeby w miarę szybko osiągnąć sukces i się wycofać. Natomiast jeśli ktoś długo walczy, już jestem najstarszym czynnym sportowcem, pływakiem w Polsce, także te kontuzje od czasu do czasu się odzywają. Ma pan 27 lat i mówi pan o sobie prawie jako emerycie. Czy ten wiek w pływaniu już określa koniec w pewnym stopniu? Jest to już w pewnym sensie wiek emerytalny w pływaniu. Są starsi zawodnicy, którzy pływają nawet na moim dystansie. Z tym, że przychodzi taki moment, że trzeba wejść już w życie dorosłe i w tym wieku już, a nawet wcześniej zaczyna się człowiek zastanawiać, co dalej robić, mimo że nawet też i wiecznie pływać. Także dobrze byłoby, tak jak Marek, wcześniej osiągnąć sukces i potem kontynuować przez następne 4 lata do kolejnej olimpiady, zdobyć medal i powiedzieć dość. To jest najlepszy scenariusz dla Marka. Panie Marku, ile czasu pan pracował na swój rekord, wynik, sukces? Na wynik pracuje się od samego początku, sądzę. Jak już się wchodzi do wody, to już wtedy człowiek zaczyna myśleć, żeby cały czas robić jakiś postęp, poprawiać swoją technikę, robić coraz lepsze czasy, pozycje coraz lepsze zajmować. I będąc już małym dzieckiem, pamiętam, cały czas mnie to motywowało, żeby coraz być lepszym, coraz szybszym. Sądzę, że o olimpiadzie mysz przyszła, kiedy skończyłem liceum. To było bodajże 2 lata temu. Mam teraz 20 lat. I wtedy taka nadzieja nastała, że dostałem się do kadry olimpijskiej i że mogłem wystartować w olimpiadzie. A to, że wystartowałem w olimpiadzie, zaznaczam między innymi temu, że dobrze udało mi się wystartować na Mistrzostwach Europy w Wiedniu, gdzie zająłem 6. miejsce. Choć później miałem drobny incydent, który mnie wyeliminował na 2 miesiące spływania i musiałem się jeszcze raz powtórzyć, to jednak miałem tą satysfakcję, że już raz zrobiłem ten wynik i udało mi się wystartować w Atlancie. Miałem wypadek w Lesznie na zgrupowaniu sportowym. Miałem całą twarz pokiereszowaną. Miałem 47 szwów na twarzy, miałem nos połamany. I ogólnie 2 miesiące musiałem być wyeliminowany ze sportu. 2 tygodnie spędziłem w szpitalu. I to nie było w dyskotece. Marek się po prostu poślizgnął na basenie i tak nieszczęśliwie upadł. Także wyglądał nieciekawie. Na szczęście tego nie widziałem, ale koledzy z przejęciem opowiadali, jak to wyglądało. Bardzo szkoda, bo później wystartowaliśmy właśnie w Mistrzostwach Świata na krótkim basenie. Atrakcyjny wyjazd. Byliśmy w Rio w samym środku lata, w grudniu. Słońce w zenicie. No i Marek miał doskonałą szansę na zdobycie złotego medalu. No, tak się akurat tam kształtowały wyniki, szanse, że można było powalczyć nawet o złoto. Czy 2 miesiące przerwy w przygotowaniu do startów w olimpiadzie na przykład, czy w Mistrzostwach Świata to dużo? Bardzo dużo wpływanie, 2 miesiące przerwy to jest bardzo dużo, ale sądzę, że wystarczy silna wola, chęć do pracy i oczywiście otoczenie. No, głównie zawdzięczam to swoim rodzicom, trenerce, oczywiście również pływakom, którzy ze mną na co dzień przebywają, ponieważ my bardzo dużo czasu spędzamy razem na zgrupowaniach i między innymi rozmowy, to napędzanie, na przykład chociażby nawet Piotrek, on jest bardzo dobrym kolegą i to właśnie mobilizuje do pracy, że może mi się jeszcze uda. Był pan reprezentantem kraju na olimpiadzie w Barcelonie.
basen zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, cała oprawa zawodów. Za każdym razem, kiedy rozpoczynały się finały, czy miałem startować, przychodził mnie dreszcz emocji po plecach, także to było olbrzymie wrażenie. Za bardzo byłem zdenerwowany, wydaje mi się, i zbyt wiele emocji wkładałem w swoje starty. Niezapomniane wrażenia. Rzeczywiście Igrzyska Olimpijskie są czymś wspaniałym i niepowtarzalnym. Bardzo teraz żałowałem, że nie dostałem się do składu do Atlanty. Chciałem poprawić wynik z Barcelony, tam zająłem 9. miejsce, bardzo niewiele mi brakło do finału. Liczyłem, że to się teraz uda. Rzeczywiście wyniki, jakie zawodnicy uzyskali w mojej konkurencji na 1500 celem dowolnym, wskazywały, że miałbym szansę. Niestety odpadłem w samych eliminacjach. Czego zabrakło, panie Piotrze? By wystartować w Atlancie, trudno mi powiedzieć. No na pewno wpływ miała moja słabsza dyspozycja w dniu, w którym miałem robić minimum na Mistrzostwach Polski w Oświęcimiu zimą. No i chyba tylko tyle. Po prostu to jest sport i tak to bywa. Nie mam jakiegoś żalu, że nie zaliczono mi poprzednich minimów, które biłem na Mistrzostwach Europy. Także po prostu stwierdzono, że nie pływam na takim poziomie, który by gwarantował start w finale na olimpiadzie. Jak się czuje pan w takich właśnie sytuacjach, w takich chwilach, kiedy brakuje dziesiętnych sekund do minimum, które daje jednocześnie możliwość startu w prestiżowych, ważnych imprezach sportowych rangi światowej? Jeśli się podchodzi do sportu bardzo serio i myślę, że większość ludzi, którzy tyle czasu poświęcają w ogóle czemuś w życiu, to traktują to bardzo serio, no to są to chwile wyjątkowo niemiłe. Ciężko nawet o tym mówić. Takie porażki się bardzo długo rozgrzebuje, rozpamiętuje, ale tak jest w życiu, tak jest też i w sporcie. Przychodzą lepsze i gorsze chwile. Miło za to się zawsze wspomina sukcesy i zawsze w tych ciężkich chwilach można sobie przypomnieć, jak to było, gdy się wygrywało. I jest to motor również do działania, do podjęcia wysiłku i spróbowania jeszcze raz. Pływanie jest sportem indywidualnym, wymagającym potężnego wysiłku i samozaparcia. Czy można mówić, że w pływaniu ważny jest kolektyw? Wydawałoby się, że nie. Natomiast z moich doświadczeń okazało się, że bardzo istotne i każdy z pływaków może powiedzieć, że samemu się potwornie ciężko trenuje. Mimo że każdy pracuje dla siebie, to jednak to, że ktoś obok również wykonuje ciężką pracę, czasami powie coś, jakieś dobre słowo, czy po prostu jest i powoduje to, że wywołuje w nas chęć rywalizacji. Jest to nieodzowne, wydaje mi się, w treningu. Przez parę miesięcy trenowałem w Stanach, na Uniwersytecie w Auburn i tam to było bardzo widoczne, kiedy zawodnicy nawet po skończeniu własnego treningu zostawali, żeby oglądać i dopingować trening długodystansowców, ponieważ nasze wyniki długodystansowców również wpływały na poprawę wyników całej drużyny, więc i ich wyniki. Tam ten duch drużyny było bardzo, bardzo mocno czuć. Także to bardzo pomagało w treningu, niesamowicie. Pływanie wbrew pozorom nie powinno kojarzyć się z taką zupełną samotnością. Kilka miesięcy pobytu w Stanach przyniosło pewne wspomnienia. Co było dla pana tam najważniejsze? Z kim pan trenował? Jak pan tam wyjechał? Jak się panu udało to załatwić? Zacząłem się starać tuż przed olimpiadą w Barcelonie. Polski Związek Pływacki nigdy nie wysłał mnie na staż do Mistrzostw Wiechowa. Zawsze o tym marzyłem, więc postanowiłem sam postarać się o staż na uniwersytecie. Niestety ze względu na wiek nie mogłem skończyć, ze względu na przepisy, nie mogłem skończyć tam studiów, ale wyjechałem po Mistrzostwach Świata w 1993 roku, gdzie zdobyłem trzecie miejsce. A trenowałem tam, jak się okazało, później, po latach, no, może nie plejadą gwiazd, ale z grupą bardzo mocnych zawodników. Drużyna należała do czołowych drużyn w lidze amerykańskiej, uniwersyteckiej i ciągle się pnie do góry. Za mojego pobytu była to czwarta drużyna męska, teraz już druga. Trenowałem z zawodnikami głównie ze Stanów, ale był tam również mój bardzo dobry kolega, przyjaciel z Izraela, Joachim Brook, sprinter, który startował w Atlancie. Wielu zresztą zawodników z tej drużyny dostało się teraz i startowało w Atlancie na igrzyskach. A doświadczenia, no głównie sporo tych doświadczeń związanych z treningiem, bo temu najwięcej czasu poświęcałem. Również chodziłem do szkoły, trochę przyjrzałem się systemowi nauczania
na uniwersytetach amerykańskich i to, co mi bardzo się spodobało, to możliwość wybrania najbardziej niesamowitych i zgodnych jakby z marzeniami czy z wizją przyszłości kierunków i pogodzenie tego ze sportem, który pochłania tak wiele, wiele czasu. Także byli tam zawodnicy, którzy studiowali i medycynę, wychowanie fizyczne i wiele innych kierunków, jak public relation, czyli coś w rodzaju, co pani właśnie teraz robi, mogli to pogodzić ze sportem. Pan jest pływakiem, który pokonuje dystanse no, długie. 1500 metrów przepłynąć na czas i to jeszcze wynik i rekord, to jest potężny wysiłek. Pan Marek z kolei to jest sprinter. Chciałabym, żeby pan wskazał, jaka jest różnica w treningu długodystansowca a sprintera. Czy jest w ogóle ta różnica? Wbrew pozorom nie ma tak dużych różnic, jakby się wydawało. Nie zupełnie odmiennie niż w lekkiej atletyce. My jesteśmy w tej sytuacji, że jest to specyficzny wysiłek i w odmiennym środowisku i aby wyrobić te odruchy i zaadaptować organizm do tego wysiłku i Marek i ja musimy przepłynąć bardzo dużo kilometrów. Także gdy jesteśmy na wspólnych obozach, to nasze treningi naprawdę niewiele się różnią i metrażem i intensywnością. Dopiero pewne różnice zaczynają wynikać, ale one są już bardzo szczegółowe przy samym przygotowaniu do startu. Oczywiście troszkę inna objętość, troszkę inny charakter zadań treningowych. Marek pływa, tak w skrócie mówiąc, krótsze serie odcinków z troszkę większą przerwą. Ja natomiast dłuższe i z krótszą przerwą, czyli jest to taki wysiłek interwałowy więcej. Panowie różnicie się zdecydowanie budową, muskulaturą ciała. Czy to ma jakiś też wpływ? Tak, podejrzewam, że gdybym był zbudowany tak jak Marek, to też bym pływał krótsze dystanse, ale na to już nie miałem wielkiego wpływu, także pozostało mi pływanie 1500. Panie Marku, wzrost, waga? Znaczy ważę 79 kg, mam wzrost 1,86 m. Pływanie a doping. Mnóstwo kontrowersji, mnóstwo dylematów, bardzo dużo polemiki. Na pewno jest spora grupa ludzi, którzy poszukują tej drogi dojścia do sukcesu i wiąże się to oczywiście z olbrzymimi kosztami i niestety ma to takie podłoże systemowe. Parę lat temu tak właściwie odbywało się to w NRD, że każdy z zawodników miał obowiązek brania tych środków, jakie im tam lekarze, powiedzmy lekarze umownie, przepisywali. Później po połączeniu Niemcy Zachodni wzięli się za to ostro i wydaje się, że to wyplenili. Niemcy teraz są najczęściej sprawdzaną reprezentacją, jeśli chodzi o doping. No ale nie przeszkodziło to tym wszystkim magikom przenieść się do Chin i tam stosować te metody. Wiąże się to oczywiście, wiadomo, z olbrzymim ryzykiem, nie tylko utraty twarzy, ale i zdrowia i nie polecałbym nikomu tej drogi. Sam stwierdziłem, że można dojść prawie na szczyt bez stosowania tych środków. To jest kwestia jedynie pracy, mądrej pracy, współpracy z trenerem, no i oczywiście też i predyspozycji. Doping jest plagą, to trzeba powiedzieć, że w sporcie i ta ciągła pogoń za szukaniem nowych środków, które będą niewykrywalne, no to jest przykre. Te granice zresztą się ciągle jakby zacierają, to co można wziąć, czego nie można, ciągle jest coś nowego. Były zresztą takie przypadki w Atlancie, kiedy zawodników uważam to za karygodne, że najpierw zdyskwalifikowano, stwierdzono, że należy im odebrać medale, później przywrócono do łask, jest to sytuacja niejasna i takie zdarzenia budzą wątpliwości wśród kibiców i samych zawodników. Jak wyglądają dokładnie badania na imprezach mistrzowskich? Odbywa się to losowo. Na olimpiadzie, na igrzyskach pierwsza trójka obowiązkowo idzie do badań. W Barcelonie tylko pierwszy szedł i jedna osoba wylosowana z finału. I same badania, po prostu jest sprawdzana tożsamość i oddaje się próbki moczu do badania. Są to dwie próbki. Wszystko odbywa się komisyjnie, zamykamy to własnoręcznie, podpisujemy. Jest to lakowane, znakowane, zamykane. Zawsze się ma nadzieję, żeby się tylko nikt nie pomylił i żeby rzeczywiście własne próbki były badane. Jeśli oczywiście ma się pewność. Wiąże się to też z pewną dozą nerwów i takich emocji i przypominania sobie, czy tam przypadkiem ta aspiryna wzięta, czy jakiś tam inny lek.
jest dozwolony. Także pewne takie przypadki niejasności podczas badań i później, które wynikły, nie wiem, czy były to tłumaczenia samych zawodników, że nie wiedzą, skąd to się wzięło w organizmie, zawsze później u mnie wywoływały taką reakcję małej paniki, żeby tylko nie pomylili z kimś innym moich próbek. Ale właśnie, jest to taka sytuacja, kiedy zawodnik, tak jak było w Atlancie, jest zaskoczony, zdezorientowany i twierdzi, że on nie brał. Czy może zdarzyć się taka sytuacja, że zawodnikowi ktoś świadomie poda środek, o czym zawodnik nie wie? I później badania wykazują, że był na dopingu podczas startu i zrobił wynik. Czy słyszał pan o takich przypadkach? Ja tutaj mam na myśli kontrowersyjną sytuację związaną z osobą Alicji Pęczak. Taka możliwość zawsze istnieje, jeśli ktoś chce komuś zaszkodzić i coś mu podać niedozwolonego, nie w tym celu, żeby zrobił dobry wynik, tylko żeby został złapany. Wydaje mi się, że jest to wyjątkowo podłe i jedna z gorszych rzeczy, jakie można zrobić sportowcowi. Sport powoli traci granice etyczności i morale, uczciwości, przede wszystkim rywalizacji, takim zdrowym pojęciu oczywiście. Gdzie się te granice zacierają? Dlaczego? Przede wszystkim jest to pogoń za pieniędzmi i coraz większe nagrody, gratyfikacje powodują, że te sumienie jest odsuwane coraz gdzieś głębiej i już się nie patrzy na sprawy etyki, idei czystości sportu, tylko chęć zdobycia sławy, pieniędzy. Jest to po prostu pogoń taka za sławą i bez względu na konsekwencje. Panie Piotrze, jakie plany na przyszłość? Powiedział pan wcześniej, że zaczyna pan myśleć o swoim przyszłym życiu i ma pan jakieś plany, czy zdradzi nam pan rąbka tajemnicy w związku z tym, co zamierza pan dalej robić? Przechodzę w stan trenerski, czyli po prostu zacząłem pracować w szkole we Wrocławiu i pracuję z młodzieżą, z klasami 1-3 na razie, nauczanie pływania. I powoli tak się przymierzam właśnie do zakończenia kariery, bo chyba już do następnej olimpiady nie dotrwam. Chciałbym po prostu szkolić młodzież, uczyć pływać. Bardzo, bardzo mi się to podoba i wydaje mi się, że mam dość dobry kontakt z dziećmi. Życie osobiste? Nie było zbyt wiele czasu do tej pory na to życie osobiste. Myślę, że teraz będzie troszkę więcej, żeby to ułożyć. Myśli pan o stabilizacji, założeniu rodziny? Jeszcze może nie tak prędko. Musiałbym najpierw sam się ustabilizować, żeby myśleć o tym, by zapewnić byt całej rodzinie. Jakie plany startowe przed panem? Zacząłem studiować na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Zamierzam się poświęcić głównie trenowaniu i studiowaniu i rozpocząć starty w przyszłym roku od Pucharów Świata, następnie Mistrzostwa Świata na krótkim basenie i zakończenie sezonu Mistrzostwami Europy na długim. Na razie jestem na kierunku menedżer w sporcie i chciałbym na przykład pracować jako menedżer sportowy, ale jeszcze zamierzam pójść na drugą uczelnię, na prawo, ponieważ mój ojciec jest prawnikiem i ma swoją kancelarię, by miał ułatwiony start. Raczej trenerstwo mnie pociąga. Chciałbym mieć coś związanego ze sportem, ale nie trenerem. Ja sądzę, że to jest bardzo nerwowa praca i ja bym temu nie podobał. Ja podziwiam trenerów, którzy współpracują, nie mówię już ze mną czy ze starszymi zawodnikami, ale z dziećmi to naprawdę trzeba mieć bardzo dużą wyobraźnię, trzeba być bardzo spokojnym, nienerwowym i to jest naprawdę dla mnie plus dla trenerów, że oni to wszystko wytrzymują. Czego pan sam sobie życzy? Wytrwałości.